Witam Was w kolejnym odcinku, w którym robimy FPS wzorowanego na klasykach tego gatunku, a dzisiaj zajmiemy się amunicją oraz przeładowywaniem broni. Na samym początku do naszego folderu z dźwiękami zaimportujemy dwa nowe dźwięki, czyli Reload, dźwięk do przeładowywania broni, oraz Empty Gun, czyli dźwięk, gdy próbujemy strzelić, ale nie mamy amunicji już w magazynku. Teraz co chcemy zrobić, to w obiekcie naszego gracza klikamy prawym przyciskiem myszy, UI i Canvas. To będzie odpowiadało za... Nasze GUI za wyświetlanie wszystkich żyć i tak dalej. Na razie to będzie tylko testowe. Eee, prawidłowym GUI, żeby wyglądało dobrze, zajmiemy się później. Pierwsze co chcemy zmi zmienić, to w komponencie Canvas Render Mode chcemy zmienić na Screen Space Camera. Następnie chcemy przeciągnąć kamerę, która ma renderować to GUI. Załóżmy, że to będzie nasza główna kamera. Następnie Plane Distance, czyli jak daleko to ma być od kamery, załóżmy, że ustawimy to jeden, że to ma być zaraz przy kamerze. I co jeszcze chcemy tu zmienić. Chcemy zmienić UI Scale Mode na Scale Web Screen Size. Ustawimy na jaką chcemy to robić rozdzielczość, załóżmy 1920 na 1080 i że ma dopasować się do wysokości. I wydaje mi się, że to wystarczy. Teraz, jak dwa razy klikniemy na nasz canvas i klikniemy, że mamy mi wyświetlać w 2D, to to jest nasz kanwas, widzimy i tak będzie się wyświetlało przed kamerą. I co chcemy w tym kanwasie dodać? Chcemy dodać UI, tekst. Czyli jakiś tekst, który będzie biały. A zróbmy czarny, bo nasza teraz cała plansza testowa jest yy, biała. I może być nie. Czcionkę zwiększymy do 25. Cały ten tekst zwiększymy trochę. Można damy większą czcionkę 35. I to ten tekst na razie będzie wyświetlał naszą amunicję. Chcemy go wyśrodkować, chcemy go gdzieś tam dać Ty, 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 ty. w rogu ok i niech tu sobie będzie nasz tekst teraz jak wpalimy grę widzimy, że tu w rogu nam się wyświetla tekst i to będzie nasza amunicja ale zacznijmy teraz, przejdźmy do w końcu programowania i implementacji naszej amunicji potrzebujemy czterech co najmniej czterech nowych zmiennych a już nawet teraz wiem, że więcej niż czterech, bo potrzebujemy przecież jeszcze dwa nowe dźwięki, czyli audio clip reload sound oraz public audio clip empty gun sound gdy to mamy, co jeszcze potrzebujemy? Potrzebujemy public int mm, ammo amount, czyli ile mamy na samym początku amunicji. Następnie potrzebujemy ammo clip size, czyli jaki rozmiar ma nasz jeden magazynek broni. To też od was zależy. Możecie chcieć mieć broń bez magazynków, który ma po prostu jeden wielki magazynek, gdzie jest 300 naboi, a chcecie może mieć magazynki to zależy od Was. Następnie potrzebujemy dwie prywatne zmienne. Pierwszą będzie ammoLeft, left, czyli ta główna ilość amunicji, która została oraz ammoClipLeft, clip left, czyli ile zostało amunicji w magazynku. Teraz w naszej funkcji awake do naszego ammoLeft left chcemy przypisać ammoAmount. A do naszego AMMO CLIP LEFT chcemy przypisać AMMO CLIP SIZE. Czyli do naszego amunicji głównej przypiszemy tą główną zmienną, i do e, rozmiaru naszego magazynku przypiszemy tą też główną zmienną. I na tych dwóch zmiennych będziemy operować. Co dalej chcemy zrobić? E, chcemy tu coś poprawić, bo w poprzednim odcinku zrobiłem niedokładnie tak jak powinno być. Chcemy stworzyć funkcję Update. I to w tej funkcji chcemy sprawdzać, czy gracz wcisnął przycisk, bo gdy sprawdzamy to w funkcji Fixed Update, to czasami może nie wychwycić naszego kliknięcia myszem. Więc chcemy sobie stworzyć kolejną zmienną prywatną typu bool, którą nazwiemy sobie na przykład is shot, czyli czy gracz strzelił. Następnie, jeśli gracz wcisnął ten przycisk, to is shot zmieniamy na true. I teraz Fixed Update, zamiast sprawdzać, czy gracz wcisnął ten przycisk, Chcemy sprawdzać, czy s-shot równa się true. A jeśli się równa, to zaraz chcemy go zmienić na false, żeby gracz mógł go wcisnąć drugi raz. To mamy. Co chcemy dalej? Teraz nie chcemy strzelać wtedy, gdy gracz wciśnie przycisk, to chcemy dodatkowo sprawdzać w naszym ifie, czy ammo-clip, nie size, tylko left, jest większe od zera. Czyli czy jest jakaś amunicja jeszcze w naszym magazynku? Jeśli jest, to strzelamy, i wtedy od naszego magazynku chcemy odjąć jedną sztukę. Czyli co każdy strzał, jeden nabój z magazynku będzie wypadał. Teraz musimy też sprawdzić inną opcję. Czyli co jeśli? Else if is shot równa się true czyli co jeśli próbowaliśmy strzelić ale clip size clip ammo jak to jest clip ammo clip left ok jest mniejsze lub równe 0 czyli co jeśli próbowaliśmy strzelić ale nie mamy amunicji w naszym magazynku wtedy chcemy jeszcze raz zmienić is shot na false żeby gracz mógł sobie drugi raz strzelić a dodatkowo chcemy odpalić coś, co nam przeładuje naszą broń. Czyli odpalimy sobie funkcję reload, nie reload sound. Reload. I teraz stwórzmy tą sobie funkcję. To będzie funkcja typu void, bez żadnych argumentów. I w tej funkcji chcemy sprawdzić trzy przypadki. Pierwszy przypadek, czy mamy amunicję wystarczającą, żeby mm, uzupełnić nasz magazynek w pełni, na maksa. Drugi, co jeśli nie mamy, znaczy mamy jakieś tam naboje, ale nie mamy tyle, żeby na maksa magazynek uzupełnić, i co jeśli w ogóle nie mamy e, naboi? Na początku stwórzmy sobie zmienną, którą nazywamy Bullets to Reload, czyli ile potrzebujemy e, pocisków e, do maksymalnego naładowania naszej broni. I to będzie AMMO Clip Size, czyli ile pocisków mieści się w naszym magazynku. Odjąć Ammo Clip Left. Odjąć to, ile mamy pocisków w magazynku. Czyli na przykład jak mamy magazynek wielkości 10, a nie mamy żadnego pocisku w magazynku, to potrzebujemy 10 pocisków, a jak zostało nam 5 pocisków, to potrzebujemy kolejne 5. I teraz sprawdzamy. Pierwsza opcja, czyli co jeśli Ammo Left, czyli ta główna amunicja, która nam pozostała, co jeśli ona jest większa lub równa naszemu bulec? Reload, czyli jeśli mamy wystarczająco pocisków, żeby przeładować naszą broń, wtedy do Ammo Left a tak naprawdę od Ammo Left usuwamy to, co naładowaliśmy i do naszego nie Ammo Left, tylko Clip Ammo Clip Size nie, Ammo Clip Left czyli to, co zostało nam w magazynku przypisujemy Ammo Clip Size, bo naładowaliśmy go na maksa, więc teraz ma tyle pocisków, ile może mieć maksymalnie Teraz sprawdzamy drugą opcję. Co jeśli ammo left, czyli amunicja, która nam została, jest mniejsza niż to, co potrzebujemy, ale z drugiej strony jest większa niż zero? Czyli coś tam jest. W takim przypadku chcemy mm, do naszego clip ammo left. Nie, ammo clip left. Ok, czyli do tego, co mamy w magazynku, chcemy dodać to, co zostało, czyli ammo left. A do AmmoLeft chcemy przypisać 0, no bo już nie mamy żadnej amunicji, którą możemy doładować. I ostatnim przypadkiem jest, co jeśli AmmoLeft, czyli nasza główna amunicja jest mniejsza lub równa 0. Czyli jeśli nie mamy nic. I co my tu chcemy zrobić? Jeśli nic nie mamy, to prawdopodobnie chcemy po prostu odtworzyć ten nasz dźwięk pustego magazynku. Czyli przemyśl Source. Tak nazwałem ten audio source. Audio source równa się source. Dobrze. Source play one shot. I ten dźwięk nazywa się empty gun sound. Czyli jeśli nie mamy amunicji, to po prostu tworzymy jakiś pyk z naszej broni. Co jeszcze możemy zrobić? W funkcji update możemy przy okazji, skoro mamy już wszystkie zmienne, możemy do naszej też musimy sobie stworzyć zmienną public i przy okazji jako że chcemy korzystać z elementów interfejsu musimy napisać using UnityEngine.UI Teraz możemy sobie stworzyć zmienną, która będzie odpowiadała za ammo i w naszej funkcji update możemy przypisać do ammo i co chcemy przypisać? Chcemy przypisać najpierw, ile mamy pocisków w magazynku, czyli ammo clip left, następnie plus jakiś ukośnik i ile ogólnie mamy amunicji, czyli ammo left. I to będzie się na bieżąco aktualizowało ten nasz tekst. Co jeszcze? Chcemy, żeby nie tylko broń się przeładowywała wtedy, gdy próbujemy strzelić, nie mam amunicji, tylko też wtedy, gdy wciśniemy jakiś przycisk. Głównie, czyli piszemy w naszej funkcji update input get key down. No i raczej intuicyjnie jest, że przeładowujemy na klawisz R, więc tak też zrobimy. Keycode.r. Jak gracz wciśnie przycisk R, klawisz L, R, to odpal funkcję reload. Ok, ale wróćmy do naszej funkcji reload, bo to nie wszystko. Bo teraz jest tak, że ten przeładowywanie odbywa się tak, w pół sekundy albo mniej, i możemy dalej strzelać. Po prostu jak dobijemy do zera, zaraz te zero się zmienia, tam nie wiem w 15 i możemy strzelać dalej. To przeładowywanie jest natychmiastowe. A no wiadomo, że tak nie jest, musisz wyciągnąć ten magazynek, włożyć nowy, więc musimy tu wprowadzić jakieś opóźnienie. A żeby wprowadzić opóźnienie, to od razu się nasuwa na myśl, żeby wprowadzić korutynę, która będzie odliczała jakiś czas. Więc w przypadku, gdy przyładowywujemy broń, odpalamy korutynę, którą nazwiemy sobie jak Road Weapon. I robimy to tu i tu. Bo w dwóch przypadkach przykładowywujemy naszą broń. I teraz. Aby stworzyć korutynę musimy podać typ e enumerator Następnie podać dokładnie tą samą nazwę, którą podaliśmy tutaj Czyli reload weapon I nie chcemy żadnych argumentów I co chcemy w tej korutynie? Chcemy mm, Odczekać ileś sekund, czyli yield Return new wait for seconds Załóżmy dwie sekundy chcemy odczekać I, 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 i e, e, Chcemy też odtworzyć dźwięk przeładowywania naszej broni Czyli source Play one shot. Reload sound. Czemu nie ma? A, źle z Reload sound. I tak, tylko to nadal nie załatwi e, sprawy, ponieważ korutyny działają tam sobie obok. Więc mimo, że to czeka te dwie sekundy, to nadal będziemy mogli operować, strzelać i tak dalej. Więc musimy wprowadzić kolejną zmienną prywatną typu bull, którą nazwiemy is reloading. Czyli 3 czy przyładowywuje. I teraz tak. Gracz może strzelić tylko wtedy, czyli dodajemy kolejny warunek do naszego ifa, the fixed update. Gracz może strzelić tylko wtedy, gdy is reloading równa się false. Czyli czy, gdy gracz nie przyładowywuje broni. I to samo w przypadku, gdy ammo clip jest mniejsze lub e, równe 0. I teraz tak. Mm, na samym początku naszej korutyny. Chcemy zrobić, że is isReloading równa się true, czyli gdy odpala na korutynę, to ta zmiana zmienia się na prawdę i wtedy gracz nie może strzelić. I dopiero, gdy się skończy ta korytyna, czyli po odczekaniu tych dwóch sekund, do tej, do tej zmiennej isReloading można przypisać z powrotem false, żeby gracz mógł cokolwiek zrobić. Ok, czy to będzie działo? Nie mam pojęcia. Sprawdźmy to. Przechodzimy do naszej gry. Możemy odznaczyć 2D. Już nie chcemy patrzeć w 2 D, tylko chcemy patrzeć, jak to wygląda naprawdę. Co dalej? Nasz skrypt pistol jest przypisany do My Hand. A tu mamy kilka nowych zmiennych, które musimy uzupełnić. Pierwszą jest dźwięk przeładowywania. Czyli w naszych soundach reload sound przeciągamy tutaj. Następnie empty gun sound też przeciągamy. Tekst przeciągamy. Ile chcemy mieć amunicji ogółem? Czyli załóżmy, chcemy mieć 20, a w magazynku chcemy mieć 6. Niech będzie. I główny test generalny, play. Widzimy, jest dobrze. Mamy 6 w magazynku, 20 ogólnie. Jak strzelę, szóstka powinna się zmienić na piątkę i powinien się odtworzyć dźwięk. Jest dobrze. Zrobię tak. Znowu, 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 znowu. I teraz, jak strzelę, to jeszcze nic się nie powiedziać, ale teraz, jak strzelę. Powinien być dźwięk przeładowania. Tu powinna się 0 zmienić na 10, a 20 też na... nie. 0 powinno się chyba zmienić na 6, a 20 na 14. I dobrze. I nie mogłem strzelać podczas przeładowania, czyli wszystko działa. Ostatnie co nam zostało do sprawdzenia, jeśli nic nie będziemy mieć, to czy nadal e, będę mógł strzelać, czy żadnego błędu i czy będzie dźwięk tej broni. Puk, puk. O, i słyszymy. jest pusta broń. Nic nie ma. Czyli amunicja i przeładowywanie działa wyśmienicie, mam nadzieję. I to by było na dzisiaj tyle. W następnym odcinku zajmiemy się dynamicznym celownikiem. Czyli to nie będzie po prostu celownik, który będzie sobie tam po środku stał, tylko gdy strzelimy, on będzie się rozszerzał. I tak samo, gdy będziemy biegać lub skakać, on będzie się rozszerzał. Później to będzie przydatne podczas implementowania samych wystrzałów przeciwników ponieważ będziemy brać odległość przeciwnika od nas i na tej podstawie będziemy jakiś tam mały rozrzut broni implementować, żeby to nie szło zawsze w sam środek, nikt nie jest idealny. A na dzisiaj to wszystko, dzięki wielkie, jeśli macie jakieś pytania, propozycje, będzie mi bardzo miło, jak napiszecie w komentarzu i do zobaczenia.